No cześć, jestem z powrotem, Karolek95. Zmierzamy sobie Zoe teraz do mieszkania Rezy. Gdzie on to mieszkał sobie? Tutaj. O, znowu drzwi otwarte. Chyba były otwarte, o ile się nie mylę. Dobra. I naprawiamy jego Wonkersa. Nie, to nie jest Wonkers, to jest Watil. Jego Watil. Lucy. Zobaczymy, czy będzie działać. Dziewczynka, jeszcze tu mamy źródło zasilania, tak. No i zobaczymy, jaką wiadomość zostawił nam Reza. Mam nadzieję, że zostawił. Chociaż to chyba wynika z tej gry, oczywiście. Już wszystko w porządku. Naprawdę? No dobrze. Gdzie jest Reza? Na pewno wkrótce wróci. No dobrze. Brakuje mi go. No, jest naprawdę. Nie polecam go jako ojca, ponieważ nie spełnia się w tej roli. Zupełnie zostawił swojego Wonkersa. Lucia? Tak. Swojego Watila, oj Boże. Aby to zadziałało. O, będę tutaj, okay, gdy wrócisz, dokładnie. Wypowiedziałaś hasło, Zoe. Wygląda na to, że odebrałaś wiadomość. Nie martw się. Rezie prawdopodobnie nic nie jest, ale musicie prosić o przysługę. Trzyma swój notatnik w sejfie, a w notatniku ma informacje o artykule, nad którym teraz pracuje. Notatki są oczywiście zakodowane, ale Olivia powinna sobie z nimi poradzić. Poproś ją o przechowanie. Ale gdzie ma ten notatnik? I nie pozwól im wpaść w komputerze? W niepowołane ręce. Gdyby razie coś się stało, to gdzieś w tych notatkach powinien się znajdować powód takiego stanu rzeczy. W takim wypadku zadbaj, aby prawda ujrzała światło dzienne. Chodź ze mną, Zoe. Otworzę ci sejf. Okej. Gdzie to biegniesz, Watilu? Ha! Wiedziałem, że z tą kafelką jest coś nie tak. Dobra. Możemy wziąć? Możemy. Notatnik Super. Rezy. Znaleźliśmy notatnik Rezy. Oczywiście. Zamknięty i zaszyfrowany. No. Olivia będzie wiedziała, jak go otworzyć. Mam nadzieję, że będzie wiedziała. O, co to jest? Hej, ej! Co ty robicie? Kim jesteście? Spieprzaj mi stąd. Nie... No nie, no. Czyżby game over. Chyba to jest włożone w fabułę. Dobra, spadać mi stąd. Jezu, Zoe, żyjesz chyba. Ogłuszyła cię. A idź ty takie emoski. Dobra, spieprzaj, dziadu. Co? Co się stało? Kim one były? Nie wiem. Nasram im na głowy zaraz wszystkim. Te włosy i tak mają z lumpeksu. Dobra, dzięki ci za pomoc, kochany Łatilku. Lucio, wyłącz się. Dobrze, Zoe! Sądzisz, że będę śnić o Rezie? Może. Tak, na pewno. Będziesz no śnić dobrze. O Rezie. Dobranoc. Przykro mi, Lucia. To należy do Wonkersa. No właśnie. Dobra, co teraz? Mamy notatnik. Nie wiem, co robimy? Idziemy z notatnikiem do Oliwii, czy najpierw uruchamiamy Wonkersa? Jak uważacie? Może będziemy przez chwilę samolubni jeszcze i najpierw polecimy do Oliwii, żeby rozszyfrowała nam ten notatnik Rezy. O, jakiś filmik. Witaj, kocie. Co ty tu robisz? A to jest ten sam kot chyba, co wyskoczył nam wtedy z okna. Czy nie widziałam wczoraj dokładnie tego samego kota? No, jeśli chodzi o Matrix, to w Matrixie było właśnie takie déjà vu. Pamiętacie chyba, oczywiście ci, co oglądali, że Neo miał taki problem, że widział dwa razy kota w tej takiej, na takiej klatce schodowej i wtedy zaczęła się cała akcja fajnie. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zaatakuje. Kto tu tam stoi w ogóle? Cześć, kim jesteś? Zakłócenia są coraz gorsze. Nie mogę nawet normalnie pracować. Nasze Aha, konsole to nie jest... łączą się z siecią. No super, super. To jest ochroniarz jakiś. Nie przepada na pewno Zoe za nimi. Ja również. Ponieważ dzięki rozkodowaniu drzwi w domu Rezy wbili się nam jakimś dziwnym cudem do domu ci właśnie agenci, tylko byli inaczej przebrani zupełnie. Dobra, w takim razie, Olivio. Hej Zoe, co tam? Blada jesteś. Rozpracuj nie nam uwierzysz. Ten.
Zaatakowano mnie. O. Znowu. Super. Co? Kocie, nic ci nie jest? W porządku, jestem tylko trochę poruszona. Znowu oko? Nie. Szukałam w mieszkaniu Rezy jego notatnika, kiedy pojawiły się dwie dziewczyny. Wyglądały jak bliźniaczki. O, jeśli chodzi o bliźniaczki, myślałam, że mnie zabiją. Bardzo serdecznie pozdrawiam użytkownika, a raczej użytkowniczki Air 1100. I ten odcinek jest oczywiście dla nich, tak jeśli chodzi o formalność. Pozdrawiam was, dziewczyny. Super macie Tomb Raidera. Nie, zostawiły nawet notatnik, który puściłam na podłogę. Musiały go przeoczyć. Miałam masę szczęścia. Przyszłam prosto tutaj. Potrzebuję twojej pomocy z tymi notatkami. Masz dalej ten notatnik? Daj mi go, kocie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, gdzie jest notatnik? Tutaj. Proszę cię. Oto bardzo. Notatnik Rezy. Dobra, sekundka i już ci mówię, z czym mamy tu do czynienia. Okej. No to szarżuj, młoda. Dobra, kocie. Potrzebuję czasu, żeby złamać kod. Trudne szyfrowanie. Poza ostatnim wpisem. Z jakiegoś powodu jest on zaszyfrowany bardzo prostą metodą. Reza wiedział, że szybko ją złamie. No jasne. Chciał, żebyśmy to przeczytały. Napisał tam Wenecja, Newport, Fringe, Charlie. Tylko tyle. No super. Newport to w Ameryce Północnej na zachodnim wybrzeżu. Nic z tego nie rozumiem. Ciekawe, co to jest ten Fringe. Może spotyka się z tym Charlie w jakiejś knajpie. Muszę jechać do Newport. No nie wiem, kocie. Może lepiej przekaż te informacje naczelnemu Rezy. Niech zajmie się tym ręka, która gryzie. Nie mogę. Tu chodzi o Rezę, ma kłopoty. A ja nie mogę po prostu siedzieć i czekać, aż wróci. A jeśli potrzebuje mojej pomocy? Masz rację. To również mój przyjaciel i chcę mu pomóc. Nie wiem tylko, czy podróż do Newport cokolwiek da. A co innego mogę zrobić? No, dokładnie. To jedyny trop. Zapewne tam się właśnie udał. To Fringe w Wenecji, Newport. Na spotkanie z tym Charlie. No, jak żyje, to jest fajnie. Próbuję rozkodować resztę notatek. Choć naprawdę zniknął w dziwny sposób. Nie wiem w ogóle, co ma wspólnego fabuła gry z szukaniem Rezy Tenisa, byłego chłopaka Zoe. Bez sensu w ogóle, bez sensu. Świetnie. Dzięki, Liv. Jesteś kochany. No, jesteś super. Dzięki za rozkodowanie. Masz wrócić w jednym kawałku. Dobrze. Wrócę z oboma rękami, nogami i plecami. I co się teraz... Lecimy do domu po plecach, zanim wyjadę do Newport. Dobra, lecimy do domu po plecach i przy okazji nie będziemy już tacy jak wcześniej i po prostu włączymy Wonkersa, który użyczył nam naprawdę kawałka siebie, żeby rozwiązać tę tajemnicę, za co mu jestem bardzo wdzięczny, a ze strony Zoe wdzięczna. Dobra, mam nadzieję, że już tych bliźniaczek więcej nie spotkam. Były z... nie wiem... nie wiem w ogóle, co to miało znaczyć. W ogóle nie wiem, po co one tam weszły, jak i tak mi nic nie zrobiły, nic nie zabrały. Bez sensu, po prostu bez sensu. Dobra, gdzie jest plecaczek twój? Aha, najpierw włączymy sobie... Biedny, stary Wonkers. Bez muzyki stworzenie. Bez muzyki stworzenie. I to dosłownie. Włączamy Wonkersa naszego. Łatilka naszego. I co ci się śniło, może nam powiesz? O... witaj, Zoe. No, cześć. Wyglądasz jak nowy. Jak się czujesz? Tak jak zwykle. A co? A nic. Tak, tylko pytam. Dobrze cię znowu widzieć. Dziękuję, Zoe. Dobra. Czyli Wonker cały i zdrowy. Gdzie jest nasz plecaczek? Może w szafie. O, trafiłem, proszę. Nie, nie zamykaj tej szafy, dziewczyno. Tu jest plecak, prawda? O, tutaj. Wzięłaś plecak? Wzięłaś. I znowu nam się coś wczytuje. Wow! Fajne metra mają w tej niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że to również nastąpi za kilka lat u nas i będzie dosyć bezpieczne. No ale to jedzie z dosyć dużą prędkością. Porównywalną do japońskich ekspresów. Myślę, że nawet szybciej. No i po moim bezsensownym gadaniu, zapisywanie gry, wow,